Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ale to bardzo w kolejnym odcinku na kanale Maxys Farm. Witam was w dzisiejszym pięknym dniu, mamy dzisiaj dużo słońca i dużo pozytywnej energii zarazem. Także moi drodzy, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj będzie ciekawie, bo kolejna nowość wiosenna. Także zapraszam, no i dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się dokończyć do końca gniazda automatyczne. Zapraszam was na dzisiejszy odcinek, dużo wam dzisiaj pokażę, pogadamy sobie, także miłego oglądania. Tutaj Czarek jest sobie właśnie, o, widzicie, także dużo właśnie osób też pyta o Czarka, czy żyje, czy jest. Tak, Czarek istnieje, żyje, tylko on przychodzi tylko na żarełkę, jak widać, no, to jest taki domowy mieszczuch mały. Dobra, lecimy dalej. Wiele się dzieje u Silek, a właściwie odwrotnie, bo się nic nie dzieje. Nie mam jajek od Silek, mam tylko gdzieś jednodziennie, jak ty, mam nadzieję, że dzisiaj w ogóle będzie jedno, bo dzisiaj na dzisiaj to wygląda, że zero. Po prostu one wszystkie zaczęły siedzieć, odkwoczyłem je co prawda, ale wiadomo, musi minąć czas. Moi drodzy, w związku z tym opóźniły mi się trochę terminy, mam nadzieję, że to nie wpłynie na wasze jajka gdzieś tam zamówione troszkę dalej, czy to ten marzec, kwiecień, mam nadzieję, że nie, że to się zaraz ustabilizuje i jakoś tą średnią wyciągniemy tych jajek, co liczyłem. No i moi drodzy, właściwie ciężko mi teraz jest z terminami, bo nawet tych, co sobie ustawiałem, nie mogłem do końca zrealizować, za co bardzo serdecznie was przepraszam, no ale siła wyższa i no, no co mogę poradzić, no nic. Dlatego tak to wygląda, no i co? I bardziej lecimy do gęsi, kaczek i owiec, bo to tutaj się dzieje i mamy o czym pogadać, ale to wam powiem zaraz. No i jesteśmy, moi drodzy, tutaj u kaczek, u gęsi, u owiec. No i widzicie, o, sianko tutaj mają. No i właściwie zapraszam was tutaj, bo to tutaj mamy o czym rozmawiać. No i moi drodzy, niestety, ale no oczywiście wiadomo, można by było się spodziewać. Mamy jajko gęsie. No i jak zwykle tutaj moja opieszałość w tym wszystkim zadzwoniła i się odezwała. No i te jajko jest, wiadomo, niezalężone. Jest niezalężone te jajko, moi drodzy, i myślę, że wszyscy dobrze o tym wiemy, że jest ono niezalężone, bo nie ma gąsiora, którego miałem oczywiście zakupić. Moi drodzy, jak to wygląda z tym gąsiorem właściwie? Jak to wygląda z tym gąsiorem? Już wam mówię, jak to wygląda, bo sytuacja wygląda w ten sposób. Czekajcie, bo tutaj za dużo słońca wszędzie mam. O, 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 może tutaj będzie ok. Może sobie tutaj będziemy mogli trochę pomówić. Ok, jest chyba dobrze. Jest dobrze. Także moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że szukałem gąsiora. Miałem już właściwie go znalezionego. I miałem już jechać, ale niestety nie pojechałem, ale jakby na dobre wyszło to wszystko, bo wyobraźcie sobie, że jak wy to oglądacie, no to jest zapewne środa, ale moi drodzy, na co wyszło? Dostałem maila, także dostałem maila i sobie go przeczytałem i wyobraźcie sobie, że pewna pani chce oddać w dobre ręce 4 gęsi. Aż 4? No okej, okay, może być, bo w sumie i tak miałbym 6 gęsi chyba. No, znaczy i tak miałbym ich więcej, także 6 gęsi będę miał. No okej, okay, ale moi drodzy, słuchajcie dalej. Są do oddania gęsi. Gęsi, które miały iść na pasztet, ale zostały jakby uratowane. Pani, która zajmuje się na co dzień, z tego co wam mogę powiedzieć, jakby z tego co usłyszałem, jeżeli dobrze mówię, z tego co się zajmuje na co dzień, z tego co wiem, to zajmuje się właśnie takimi gąskami, jakby odchowują takie gęsi pewnie w tysiącach, w setkach, coś takiego. No i moi drodzy, wyobraźcie sobie, że te 4 gąski, które
mają trafić tutaj do mnie na gospodarstwo, ale oczywiście jeszcze, no, już jestem przekonany właściwie, ale nie wiem, musi jeszcze coś do mnie przemówić i no i najpewniej jedziemy w tym tygodniu, bo pani też zależy na czasie, bo jakby nie chce ich trzymać, bo wiadomo, zwierzęta tam ma większe ilości, tutaj chodzą po podwórku, także to tak do końca się gryzie ze sobą. No i moi drodzy, i wyobraźcie sobie, że tam będą najpewniej dwie gąski i dwa gąsiory. Jeżeli dwa gąsiory będą, no to wiadomo, jest to dosyć uciążliwe dla nas, ale może jest nawet jeden gąsior, bo pani mówi, że trochę tych jajek się znajduje, ona do końca nie wie, ile ich jest, ale trochę tych jajek zbiera, także fajnie. No i moi drodzy, te gąski są z zeszłego roku, także no zobaczymy, jeżeli chodzi o jajka i zalężenie, to powiem wam szczerze, jeżeli nic w tym roku z tego nie wyjdzie, to trudno, ale mega się cieszę, bo jedziemy, no już na pewno jedziemy, w tym tygodniu po cztery gąski. I moi drodzy, te cztery gąski ponoć zostały jakby odciągnięte od tego stada tam na ubój, czy na sprzedaż, czy jak to tam wygląda. I moi drodzy, i te cztery gąski są ponoć takie wyjątkowe, takie bardziej do głaskania i tak dalej, także cieszy mnie to bardzo, bo jest to po prostu bardzo fajna sprawa. No i będę po prostu miał łącznie w takim układzie 6 gąsek. Niestety, takie jajko i najpewniej, nie wiem, 5 kolejnych takich jajek na pewno będzie niezalężonych, jest to informacja, wiadomo, pewna, także niestety muszę to stwierdzić. No ale co, nie zawsze wszystko idzie po myśli, ja tam jakoś nie jestem za bardzo zły na siebie, bo w takim układzie jak to teraz wyszło, że będę miał i tak te gęsi, właściwie te lęgi mi są no bardziej zbędne niż niezbędne, także cieszę się bardzo, będę miał statko fajnych gęsi. No i oczywiście też chciałbym was poinformować, że gęsi będą tutaj, kaczki i owce na tym terenie jeszcze przez najpewniej 2 tygodnie, najkrócej, z tego względu, że będziemy nad czymś pracować i będziemy coś realizować, żeby gęsi i kaczki były w 100% bezpieczne na farmie na dole. O tym będziemy rozmawiać jeszcze w kolejnych odcinkach, zresztą zobaczycie to pewnie za jakieś 1,5-2 tygodnie, co będziemy robić. No ale moi drodzy, mogę wam powiedzieć, że gęsi na pewno nie trafią tam i kaczki na pewno już nie trafią tam bez odpowiedniego zabezpieczenia. Także to wam mogę powiedzieć. No i jestem mega zadowolony, że tak akurat się zbiegło, widzicie, dostałem maila i akurat pani zależy, żeby szybko je odebrać. Jestem mega zadowolony, oczywiście pani bardzo podziękujemy. No, nie wiem co mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony, że w ogóle takie coś się przydarzyło. I jestem ciekawy właśnie jak te gąski, ile tych gąsiorów, bo wiadomo, jeżeli będą 2 gąsiory, to niestety będzie to trochę problematyczne, ale zobaczymy. Coś zdziałamy, zobaczymy jak to będzie. Lecimy dalej, ja tylko jadę sobie po ziarno i paszę, bo mi też się skończyły, koniec miesiąca, wiadomo, sobie kupuję zawsze na miesiąc. Jadę po ziarno i paszę, no i co? Naładowujemy, no i będziemy mieć kolejny zapasik na miesiąc, także działamy. Aha, jeszcze jadę po trochę materiału, chyba mi brakuje do gniazd automatycznych, także działamy. Dobra moi drodzy, także jak to wygląda u mnie? Właśnie gąską, kaczką i owcą dałem wodę, sobie odpaliłem z węża i właśnie im wszystko ponalewałem. No i ja teraz jadę po paszę, bo właśnie niedługo się zamyka, w sensie zamyka. Pan kończy pracę, także jadę po paszę. No i moi drodzy, z tą paszą jak przyjadę, to jeszcze chcę po drodze ziarno ogarnąć i właściwie sobie towarować cały tutaj karmidło. Cieszę się, jedziemy, załatwiamy, zwierzęta zostają. O, pokażę wam Fruzia, patrzcie, zaraz z tym słupkiem odleci. Patrzcie jak się huśta, ten słupek będzie do wymiany, ale jak na razie stoją, to niech stoją. Zapasy moi drodzy kupione jak widać, także już sobie tu przygotowałem całą listę, w sensie listę, cały tutaj gęsiego stoją, o tak, do rozładunku, tak wygląda moja pasza, którą używam. Tutaj o, w takich proporcjach, czekajcie, nie,
w jakich ja to proporcjach daję. Coś źle chyba dałem. Ale nie, czekajcie. Nie, dobrze, dobrze. Cztery worki tego, trzy tego. No, jest okej. Okay. No i to, moi drodzy, o, trzy worki paszy daję. To są te same kilogramy, 25 kilo. O, tak to wygląda. Tu pszenica już rozpakowane, także teraz będę właśnie sobie ładnie tutaj dawał. No i, moi drodzy, tak to się prezentuje. Powiem wam tyle, że to taki zestaw kupiłem na miesiąc. Tyle, że ja robię te nasypy co dwa tygodnie. Z jakiego względu? Z tego względu, że tam mam za wysoko, a też po prostu one rozwalają, trzeba je kurom dawkować. Ale przyszłościowo będę to chciał zrobić, że na miesiąc syp żeby był. No i rozwiążę to w taki sposób, już wam powiem jaki. Rozwiążę to w taki sposób, że tutaj taki komin wstawię, żeby po prostu... No muszę po prostu z desek ten komin zbudować, żeby ciągle tego nie miały i żeby po prostu można im było dawkować tu bardziej z góry. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, bardziej komin wysunięty do góry, nawet z takiej, o, z tej samej, o, albo wkładany z wentylacyjnej, gdzieś ją mam, no, także nawet by można było zastosować to jakoś teraz. W sumie sprawdzę, czy mam i wracam do was za chwileczkę. Coś jeszcze miałem wam, aha, gniazda automatyczne. No i widzę, że mamy, także zaraz sobie dotnę i będzie petarda i nawet chyba będę mógł zasypać całość na miesiąc. No i zobaczcie sami, o co mi chodzi, bo może część z was nie wie, o co mi chodzi, także dam wam zaraz znać, pokażę wam. A jeżeli chodzi o gniazda, to jak widzicie, są sobie ładnie czekają. Tutaj sobie, o, te dodatkowe wkładki wyjąłem i to wszystko pasuje, także cieszę się. No i, moi drodzy, tak to się prezentuje, te są lepsze według mnie. Chociaż powiem wam, obydwa są ok. No i, moi drodzy, tą płytę już położyłem wybrzuszeniem w tą stronę, bo jeszcze trochę jest wybrzuszona, ale wiadomo, jak już się nadda, to w tamtą, żeby się naddała. No i tak to wygląda, tylko teraz właśnie najważniejsza sprawa. Muszę znaleźć taką otwornicę na wkrętarkę, żeby móc porobić dziury, wiadomo. No jeszcze czekałem na koszyki. Trochę jeszcze roboty jest i dzisiaj raczej tego nie skończymy, tylko tak właśnie trochę do przodu. Idę z tym wszystkim, bo nie mam, wiecie czego nie mam? Nie mam, już wam mówię, nie mam tych jeszcze, trochę mi zabraknie drewna, o tak, o tych listewek, bo one będą potrzebne do usytuowania tych paneli tutaj. Nie mam tych listewek, a muszę je w tartaku dorwać. Niestety już dzisiaj zamknięty, także sobie po prostu to któregoś innego dnia, ale tak mówię, no pomalutku do przodu, żeby było, a ja idę zobaczyć właściwie, czy u Silek żadne nowe jajko nie jest, bo nie ukrywam, zależy mi, żeby jeszcze jakieś dzisiaj było. Dzisiaj sprawdzamy. No niestety nic nie mamy, ani tam, nigdzie. Dobra, szybko coś zrobiłem i całkiem dobrze to wyszło. Jak widzicie, moi drodzy, komin jest wysunięty. No i jest on ładnie zakończony, już nie będę go wyjmował, ale tak ładnie go jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, no zeszlifowałem, te boki podcięłem, że on tak wchodzi ładnie, fajnie, jakby, no pokażę wam po prostu przy podmiance kiedyś tam na vlogu, już teraz nie będę tego wyjmował, bo muszę tam, bym musiał wejść i tak dalej, ale ogólnie bardzo fajnie. No i, moi drodzy, i super, bo teraz będzie to na pewno lepiej funkcjonować. Też zwróćmy uwagę też na to, że jednak to nie będzie nie będzie tych kurtek, teraz jest, nie wiem, 70 czy ile, około tam 70 mam tych niosek, tylko będzie to zapełniony kurnik na wiosnę, czyli podwójnie i nawet więcej. Także tak jak teraz starcza mi taki jakby ten zrzut, co te dwa tygodnie robiłem, no to jak podwójnie będę miał, no to starczy mi to na mniej niż tydzień. Także to, co teraz zrobiłem na całość, jakby tą ilość, starczy mi na dwa tygodnie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, więc to myślę, że się przyda, ale sami zobaczymy. No jak nie, to wywalimy i tyle, nie ma problemu. Będziemy patrzeć, jak to funkcjonuje. No, ja rozładowuję, no i działamy dalej. Zapraszam was, zapraszam. Skończyłem mój wybitny mechanizm. Już wam prezentuję, patrzcie, o, czekajcie, zapomnę się telefon, tutaj zapomnę. No i, moi drodzy, i tak to się prezentuje. Czekajcie, już wam pokazuję, bo teraz aktualnie, o, widzicie, mi tam schodzi, o, patrzcie. Teraz będziecie widzieć, jak jedzą. No i widzicie, tak to wygląda, także całkiem fajnie to się spisuje. O, patrzcie, jak zdatuję, aż wam nagram timelapsa zaraz, jak to fajnie schodzi. No i widzicie, komin jest wyżej, jest tutaj dokładnie zapas na miesiąc,
O, czekajcie, bo mi kury zaraz wyjdą. Jest to dokładnie zapas na miesiąc na tą liczebność, którą tutaj mam. Także to jest taka... takie tutaj wyglądają mi te proporcje. Tyle widzicie tego jest. No i moi drodzy, jest tu ile kilo? Już wam mówię ile kilo. Aha, no jeszcze to starczy dla silek. Pewnie nawet ponad miesiąc. Pewnie, no, ponad miesiąc starczy to i dla silek, i tam wiecie, trochę dla kaczek, gęsi i każdego. I jest tu, moi drodzy, już wam mówię ile kilo. 200 kilo pszenicy plus 150 kilo paszy. Tak to wygląda, nie, 125 kilo paszy i 200 kilo pszenicy. O, w takich proporcjach, bo jeszcze jeden worek mi został w przedsionku tam mam. Jeden. Tak, jeden mi został. No czekajcie, tutaj ubrudziłem się trochę. No i moi drodzy, i tu jest w sumie ile? 325 kilo. O, widzicie, znika w mgnieniu oka. Także nagram wam timelapsika, jak to fajnie wygląda. No i co? Lecimy dalej. Ja jestem, moi drodzy, właśnie tutaj u owieczek, kaczek i gęsi. Ja już sobie je zamknąłem, bo jak pamiętacie ostatnio, wcześniej wolę je zamykać, żeby sobie już były w budynkach. No i moi drodzy, tak to widzicie wygląda. Wodę mam dla kaczek i gęsi tam, ale właśnie po nią przyszedłem, bo karmiłem je przed chwilą. Niech teraz się napoją, wiadomo, żeby nie było sucho w gardełku. Ja tą wodę biorę na wybieg, bo po prostu później to jest klapa, błoto i syf. Dlatego wodę będą miały, zawsze daję im do picia po jedzeniu, przez 10 minut piją i tak dalej, ale później już im zabieram, bo wiadomo, co kaczki, gęsi lubią robić, one by najchętniej tu brały kąpiele. No i tak robią. Także moi drodzy, dzisiaj jak pamiętacie, mówiliśmy o tych gąskach, także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Powiem wam, no nie mogę już się doczekać, aż zobaczę je, już je tu przygarnę do siebie. Bardzo, bardzo fajnie. To jest taka historia, wiecie, jakby przekazania, jakby gęsi, które zostały uratowane z zabicia tak naprawdę. No i to jest takie bardzo, bardzo fajne po prostu i lubię takie akcje, także jest mi mega, mega przyjemnie, że mogę uczestniczyć w takiej właśnie akcji i przyjęcia tych gąsek do siebie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Będziemy mieć 6 dorosłych gąsek, może być może i bez lęgów w tym roku. Zobaczymy, co wyjdzie, jak to będzie z tymi gąsiami. Jak to będzie z tymi gąsierami. No i moi drodzy, czas pokaże, ale jestem bardzo zadowolony, że taka szansa się naprawiła. Jest mi po prostu przyjemnie. Moi drodzy, tak to wygląda. My widzimy się w kolejnym odcinku, ale też chciałem wam powiedzieć, żebyście nie uciekali teraz, bo mam wam do przekazania bardzo ważną też informację. Widzimy się na odcinku najpewniej w sobotę. I moi drodzy, odcinek w sobotę będzie wyjątkowy, bo będzie to dla mnie nowy etap tutaj w internecie, na YouTubie, dla widzów, z widzami. Będzie to dla nas wspólnie nowy etap, ale może wyjdę stąd, bo tu jest bardzo duże zamieszanie i zaraz wam opowiem, o co chodzi. Także moi drodzy, jesteśmy tutaj właśnie sobie u góry na strychu u owiec, u gęsi, kaczek. I ja chciałbym was poinformować, że już w tą sobotę o godzinie tam 9:15, jak wejdzie filmik, bądź 10:00, zapraszam was na coś. Oczywiście wszystko na sobotnim filmie zobaczycie. Jest to taki nowość dla mnie, dla was, dla, myślę, tutaj całej widowni. Także bardzo serdecznie zachęcam do tej inicjatywy sobotniej, już przyszłościowej. Sami zobaczycie, co to będzie. To będzie taka niespodzianka dla was i dla mnie w zasadzie, bardziej dla was, dla moich widzów, i dla mnie to będzie naprawdę przyjemność w tym uczestniczyć. Moi drodzy, więcej zobaczycie w sobotę. Ja wam tylko informuję, że jest na co czekać, także w sobotnim filmie nie może was zabraknąć i naprawdę czekajcie i no, zapewne jesteście ciekawi, no ale taki smaczek musiałem pozostawić.
Do soboty, trzymajcie się, siemaneczko, cześć wam wszystkim. No ciekawe. Ciekawe, jak to będzie.